Chcesz zwiększyć poziom swojej energii życiowej, natomiast nie wiesz, w jaki sposób to zrobić. W tym wideo podzielę się z tobą 6 taktykami, które ja na co dzień wykorzystuję, które dają mi bardzo wysoki poziom właśnie energii życiowej. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z tobą dobrymi praktykami z doświadczenia wieloletniego, w jaki sposób budować spełnione życie na wszystkich płaszczyznach, od finansowej po relacje i wszystkie obszary życia, które po prostu dają nam spełnienie. W momencie, kiedy mówię o energii życiowej, to akurat jest temat, którym się interesuję już od ponad 20 lat i który sama zgłębiam, bo niejednokrotnie dostawałam od moich znajomych pytanie, co ty robisz, że ty masz tyle energii, że jesteś cały czas jakbyś była podłączona do prądu i naładowana. No i faktycznie jest wiele czynników, które na to wpływa. Pierwszy czynnik, do którego doszłam wręcz nie robiąc tego lata temu, to jest oczywiście sen i odpoczynek. I teraz powiem Ci tak, jeżeli Ty nawet długo śpisz, ale śpisz, bo ja wcale nie śpię długo, ale śpię w odpowiednich godzinach. Kiedyś, wiele, wiele lat temu, faktycznie byłam taką osobą, która potrafiła chodzić spać o 3-4 nad ranem, bo czasem dzisiaj przypominam to nawet na studiach, po prostu stwierdziłam, że noc jest najlepsza do nauki, bo nikt mi nie przeszkadza i wykorzystywałam faktycznie te godziny nad ranem, żeby się uczyć. Jednak w pewnym sensie zmusiłam się do procesu zmiany, gdzie zaczęłam wstawać dużo wcześniej rano i chodzić dużo wcześniej spać. Przyszłam też przez całą masę różnego rodzaju badań na temat snu. Oczywiście niektóre są ze sobą sprzeczne, natomiast to, co faktycznie najlepiej dla mnie zadziałało i to, co ja faktycznie z mojej praktyki mogę Ci powiedzieć, to spanie między godziną 22 a 4 rano to są najlepsze godziny tak naprawdę, które możesz wykorzystać do bardzo głębokiego snu i snu, w którym naprawdę wypoczywasz dużo mocniej, niż gdybyś spał 2 razy więcej nawet, ale w innych godzinach. Więc zrób wszystko, co tylko możliwe, żeby przestawić się, nawet jeżeli w tym momencie tego nie robisz, do tego, żeby chodzić spać o godzinie 22, bo te godziny po prostu, o których Ci wspomniałam, to jest moment, w którym Twój organizm produkuje najwięcej melatoniny. To jest moment, w którym Twój organizm biologicznie tak naprawdę jest nastawiony do spania i się po prostu dużo mocniej wysypia. Nie musisz długo spać, ale po prostu śpij w odpowiednich godzinach, tak żeby Twój organizm mógł się regenerować. Jak się nie będzie regenerował, jak będziesz zabierał organizmowi sen w dużej ilości, no to po prostu czego byś nie robił w ciągu dnia, Twoja produktywność, Twoja efektywność, kreatywność będą po prostu obniżone. Druga bardzo ważna rzecz, która jest związana tak naprawdę z tym, co jak wstajemy, jak czujemy się każdego dnia i jaką mamy taką, wiecie, motywację wewnętrzną do tego, żeby faktycznie działać jako ludzie, jest związana z tym, co robisz. I ty, czy to, co robisz, jest czymś, co Cię męczy, nuży, jak wstajesz rano, co myślisz, o Jezus Maria, znowu muszę to robić, tak? Czy masz taką reakcję, czy jednak po prostu masz, kurde, super, dobra, jest jakieś tam wyzwanie, ale sobie poradzę, albo faktycznie zajmujesz się takim obszarem, który Cię po prostu nakręca, bez względu na to po prostu, jakie są akurat obecne nastroje, czy obecna sytuacja, czy firmie, w której pracujesz, czy tą, którą budujesz samemu. I powiem Ci, że tutaj faktycznie ja zawsze miałam takie podejście w swoim życiu, że jeżeli czułam, że jestem w miejscu, jeszcze kiedyś dla kogoś pracowałam, bo pierwsze 10 lat pracowałam w korporacjach, potem odeszłam na swoje, już teraz wiele lat buduję swoje własne firmy, w dużej liczbie, bo to nie tylko jedna, to faktycznie zauważyłam, że ja zawsze miałam taki schemat, że jak czułam, że w pewnym miejscu, nawet pracując dla kogoś, już się czułam, że to nie jest dla mnie miejsce, że ja tutaj jakby za bardzo się nie rozwijam albo czuję, że utknęłam, to od razu to zmieniałam. I teraz również tobie to bardzo mocno polecam, żeby po prostu wdrażać zmianę w momencie, kiedy czujesz, że po prostu jesteś w niewłaściwym miejscu, bo nie ma nic gorszego niż na co dzień zajmowanie się rzeczami, które w 100% po prostu ciebie demotywują. W każdej rzeczy, którą będziesz robił, jest trochę rzeczy, które się lubi, trochę rzeczy, które najchętniej by się komuś oddało, ale grunt jest taki, żeby większość z tego, co robisz, faktycznie sprawiała Ci przyjemność, albo przynajmniej napędzała Cię, bo wiesz, że zmierzasz do swojego upragnionego celu, czy jakiejś takiej drogi, która po prostu Ci odpowiada. Jeżeli jesteś na takim etapie, że nie możesz od razu wszystkiego zmienić, to przynajmniej tak podziel swój dzień, żebyś w godzinach, w których pracujesz, ale w godzinach, które masz dodatkowo, realizował to, co faktycznie będzie Cię napędzało, bo ta energia, którą będziesz łapał z robienia rzeczy, które Ciebie wypełniają i Ciebie spełniają, będzie dawała Ci dużo więcej takich zasobów również do przetrwania tego czasu, kiedy jeszcze robisz coś, czego nie chcesz, zanim faktycznie będziesz w stanie to zmienić. Okay? Więc rób to, co Cię napędza i rób to, co sprawia Ci przyjemność w większości Twojego dnia. Trzecia zasada. To jest zasada, którą ja już stosuję ponad 20 lat. Rytmika jej się troszeczkę zmieniała pod kątem tego, co dokładnie tam w środku się znajdowało, ale jest to związane z rutynami porannymi. Teraz, ponieważ wiesz, w moich firmach zawsze buduję zespoły sprzedaży, pracuję z ludźmi, których uczę, w jaki sposób po prostu być takim efektywnym w komunikacji z drugim człowiekiem. I powiem Ci, że naprawdę zauważyłam, że wiele osób funkcjonując, wiecie, od do, po prostu wstaje na ostatni moment, a już szczególnie w dużych miastach, łapie kawę, nie zje śniadania, biegnie na tramwaj, czy po prostu spieszy się w korku do pracy,
to nie jest dobry początek dnia. Naprawdę, to jest początek dnia, który po prostu automatycznie skazuje Cię na taki pośpiech, zdenerwowanie, stres niepotrzebny dla Twojego organizmu i aspekt, który powoduje, że Ty na dzień dobry po prostu sobie psujesz nastrój na cały dzień i energię, której bardzo dużo zużywasz w takim rytmie. Więc to, czego Cię zachęcam, to w momencie, kiedy faktycznie przestawisz się na to, żeby te godziny poranne były dla Ciebie, to żebyś zaczął je wykorzystywać do ładowania swojego ciała. W jaki sposób to ciało ładujesz? To będą Twoje sposoby, to będą Twoje mechanizmy, które będziesz wykorzystywał. Ja takie, jakie mam u siebie, to jest medytacja, to jest ćwiczenie fizyczne, to są afirmacje, to jest... mam taką rytmikę, którą ja wykorzystuję. Być może dla Ciebie to będzie przeczytanie kawałka książki, może to będzie pójście pobiegać. Ja już nie mogę biegać niestety ze względu na swój kręgosłup, ale co to będzie tak naprawdę u Ciebie, to Ty zdecydujesz. Ale niech to będzie coś, co daje Ci taką przestrzeń po prostu rano dla Ciebie. Ten spokój, to kiedy nikt inny tak naprawdę Ci nie zawraca głowy, kiedy Ty możesz zrobić coś, co dla Ciebie jest istotne. Być może posłuchać audiobooka i pójść na spacer z psem. Może tak naprawdę właśnie zrobić trening fizyczny. Może się przekonasz do medytacji, o których ja też bardzo dużo mówię, ponieważ one mi mega dużo w życiu dały. Może będziesz chciał tak naprawdę robić wizualizację jakby tego, dokąd zmierzasz w swoim życiu i czego pragniesz. Więc zaplanuj te poranki w taki sposób, abyś się nie spieszył, abyś miał przestrzeń dla siebie i bardzo mocno polecam Ci cokolwiek mieć też z ruchem fizycznym, bo jednak on też daje endorfiny naszemu ciału i daje Ci po prostu też taki chemiczny zastrzyk dobrej energii w Twoim ciele. Czwarta kwestia, która jest związana z poziomem Twojej energii, jest bezpośrednio związana z tym, w jaki sposób po prostu pozwalasz swojej głowie do Ciebie mówić. Dziwnie to brzmi, ale już odkrywam, o co chodzi. Chodzi tak naprawdę o Twoje myśli. Ja bardzo mocno wierzę i stosuję w swoim życiu już od bardzo wielu lat potęgę myśli, które wpływają na naszą podświadomość, czyli wpływają na nasze programowanie umysłu podświadomego i realnie, jeżeli myśli w ciągu Twojego dnia są głównie takimi myślami, ojejku, dlaczego muszę to robić, czemu mnie to spotyka, Boże, znowu on, znowu ona. I jakby masz całe takie, nie lubię używać tego słowa narzekanie, ale jednak widzisz bardziej takie scenariusze, powiedzmy, niewspierające Ciebie niż wspierające, no to realnie zaczynasz tak naprawdę w ten sposób ten dzień też po prostu realizować, takie akcje wykonywać i przyciągać też takie sytuacje, które po prostu do Ciebie przychodzą. Więc ta rzecz, na którą chcę mocny nacisk położyć również w tym wideo, który daje bardzo duży poziom energii właśnie życiowej Twojemu ciału, to jest to, w jaki sposób Ty realnie proaktywnie wpływasz na to, jakie masz myśli w swojej głowie i jak reagujesz na różne sytuacje, które po prostu są w świecie zewnętrznym, z którymi się stykasz. Bo Twój sposób reakcji, Twoje myśli i Twoje, nazwałabym to, zarządzanie tymi myślami, bo masz realny na to wpływ, będą bezpośrednio powiązane z Twoimi emocjami, odczuciami, przez to zachowaniami i przez to Twoim poziomem energii. Ja dużo więcej mówię na moim kanale właśnie na temat potęgi myśli, potęgi umysłu i świadomego, i podświadomego, w jaki sposób po prostu wpływać z poziomu myśli, które kreujemy w swojej głowie, ten drugi głos, nie, który u nas jest, i jak on wpływa na programowanie. I to tak naprawdę bardzo, bardzo polecam Ci zgłębić na moim kanale, żeby faktycznie zacząć proaktywnie zmieniać tą narrację, która jest w Twojej głowie. Kolejny aspekt wysokiego poziomu energii to jest właśnie jedzenie. Powiem Ci, że ja, jak sobie przypomnę, jak jadłam mając jakieś 18, 17 czy 20 lat, to jestem po prostu, nawet nie chcę wspominać tych czasów pod kątem jakby jedzenia, bo jadłam bardzo niezdrowo. Natomiast faktycznie z latami i z takim bardzo mocnym położeniem nacisku na to, żeby zrozumieć, w jaki sposób nasze ciało, nasz organizm funkcjonuje, żeby właśnie wspierać ten poziom naszej energii i chęć takiej do proaktywnego funkcjonowania, no to się okazało, że jedzenie jest jednym z kluczowych czynników i realnie Twój cały układ pokarmowy to jest Twój, często się mówi, pierwszy, drugi mózg, różnie tak naprawdę osoby na rynku mówią, ale faktycznie większość chorób czy dolegliwości, które się pojawiają w naszym życiu, są właśnie z jelit. Nie tylko z potęgi umysłu, ale też z tego, co jemy i tego, w jaki sposób faktycznie emocjonalnie też łączymy jedzenie z naszymi emocjami. To jest wiele aspektów. Natomiast jedzenie ciężkie, mocno przetworzone, smażone, naprawdę nie wpływa na Ciebie dobrze. I ja Ci bardzo mocno chcę zwrócić uwagę na to, żeby jednak postawić na jakościowe jedzenie i jedzenie, które będzie Cię wspierało. Ja nie jestem dietetykiem, więc nie będę mówiła Ci o wszystkich moich zasadach, bo to nie moja rola ani miejsce. Ja mogę Ci powiedzieć, jakich zasad ja się trzymam. Ja faktycznie wiele rzeczy wyeliminowałam ze swojej diety, bo nie jem ani mięsa,
mój mąż je czasami mięso i ma również wysoki poziom energii, więc mówię, nie musi tak być, ale jakie, gotowane, niesmażone, jakby cała masa rzeczy, więc ja nie jem mięsa, nie jem ryb, jem głównie warzywa, owoce i orzechy. Staram się unikać też pszenicznych, wszelkiego rodzaju pokarmów, jedynie ciąża zmieniała mnie trochę nawyki na chwilę, ale normalnie tak naprawdę mam to wyeliminowane. I faktycznie jem lekko, tak? Czyli jakby dlaczego? Dlatego, że organizm w momencie, kiedy obciążasz go ogromną ilością jedzenia i mocno przetworzonego jedzenia, to on musi całe zasoby swoje energetyczne włożyć w to, żeby to strawić i zabierasz ten po prostu zastrzyk energii, który mógłbyś na cokolwiek innego wykorzystać, na przykład na kreatywną pracę, czy na sport, czy na działanie po prostu w Twoim biznesie, czy w innych obszarach, które są dla Ciebie istotne. Więc jeżeli po prostu będziesz świadomie przepalał tą energię, po prostu obciążając organizm jedzeniem, to tamten sygnał będzie ten energetyczny leciał, żeby organizm jej poradził z tym, żeby to strawić. Nie mówiąc o wszystkich efektach ubocznych, które z tego tytułu będziesz miał. No i ostatni, szósty punkt, który jest związany z energią, bardzo ważny, to jest ruch fizyczny. Jeżeli cały dzień zalegasz na kanapie, albo wchodzisz do samochodu, przechodzisz, klapniesz na kanapie, czy tylko przy biurku siedzisz i w ogóle się nie ruszasz, to jak to ciało ma funkcjonować? Nasze ciało, patrząc na to, skąd pochodzimy, nasza prehistoria powiedzmy, nasze ciało jest stworzone do ruchu. To, w jaki sposób dzisiaj po prostu funkcjonujemy na świecie, to faktycznie bardzo mocno poszliśmy w pozycje siedzące. Sama to znam z autopsji, bo głównie siedzę przy komputerze, jeżeli chodzi o pracę. I to niestety nie powoduje nic dobrego, ani dla naszych kręgosłupów, ani dla naszego całego organizmu. Więc znajdź aktywność, która Ci pasuje. Ja robiłam różne rzeczy w swoim życiu, od biegania, nie lubiłam kiedyś biegania, zaczęłam biegać, potem zaczęłam biegać maratony, potem robiłam crossfit, chodziłam na siłownię, robiłam wiele rzeczy, mój organizm tak naprawdę też dostał po tyłku przez układ, który mam po prostu krzywe gdzieś tam i miałam potem problemy z kręgosłupem, ale szukałam dalej, no dobra, to co mogę robić i w jaki sposób mogę być dalej aktywna fizycznie, biorąc pod uwagę na przykład moje schorzenia i znalazłam jogę, tak, i znalazłam jogę, w której się zakochałam, kiedyś myślałam, że jest nudna, więc odkryj to, co Ty faktycznie lubisz i co Ci sprawia przyjemność. Może pływanie, może bieganie, chociaż niech to będzie spacer. I wybierz, jeżeli to jest możliwe w Twojej okolicy, takie miejsce, gdzie masz trochę górek, żebyś faktycznie pod nie musiał też wejść. Ja mam to szczęście, że tak mam, bo mieszkam właśnie w takim pagórkowatym terenie przy morzu, więc las mi daje bardzo dużo wysiłku, nawet na samym spacerze. Te 6 punktów to jest takie jak dla mnie absolutne minimum, o którym faktycznie warto pomyśleć i zaangażować to, żeby zacząć zmieniać Twój poziom energii życiowej, takiej wręcz ekscytacji, że jak wstajesz, to chce Ci się działać, bo tak naprawdę się każdego dnia, albo w większości dni, może nawet nie każdego, ale w większości powinieneś czy powinnaś czuć. Więc daj mi komentarz pod tym wideo, które z tych punktów masz już wdrożone, a które planujesz wdrożyć, a ja tymczasem zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, gdzie dzielę się z Tobą dobrymi praktykami budowania naprawdę spełnionego życia na wszystkich płaszczyznach, od finansowej po relacje i wszystkie inne obszary, które dają komplementarne szczęście.